Cześć dziewczyny, to znowu ja, Natalia. Witam Was serdecznie trzeciego dnia zdobień pop art. Dzisiaj, tak jak w poprzednie dni, będzie bardzo kolorowo. Znowu użyjemy sobie żeli Arte Brillante. Użyjemy także dwóch pędzelków i sondy. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was do oglądania. Pędzelkiem Master Art 005 oraz kolorem Black Poison z kolekcji Arte Brillante zaczynam malować kontur naszego zdobienia. Robię to bardzo cieniutko, ponieważ i tak jeszcze będę to konturować drugi raz, kiedy już kolor będzie nałożony i utwardzony. Pędzelkiem Cutstong Pro numer 4 i kolorem Lemon Cake wypełniam naszą chmurkę. Następnie, kiedy nasz kolor już jest utwardzony, zaczynam nakładać kolor Bloody Orange pędzelkiem 005, ponieważ chcę to zrobić jak najbardziej precyzyjnie. Napis utwardzam przez 30 sekund w lampie i przechodzę do malowania tła naszej czatowej chmurki. Używam tutaj koloru Paradise Beach oraz pędzelka Master Art 005. Kiedy tło już jest gotowe i całość jest utwardzona przez 30 sekund w lampie, przechodzę do malowania konturów. Robię to pędzelkiem Master Art 005 oraz kolorem Black Poison. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, ten kontur bazowy wcale nie musi być taki gruby, ponieważ teraz przyjdzie na niego jeszcze jeden kontur, który już będzie zdecydowanie grubszy. Za pomocą sondy dodaję sobie kilka kropeczek w naszej chmurce czatowej, a kolorem White z kolekcji Arte Brillante dodam sobie do naszego napisu kilka refleksów. Całość utwardzę w lampie przez 30 sekund i pokryję zdobienie dry topem, który również ląduje w lampie na 30 sekund i tak prezentuje się całe zdobienie. I co myślicie o tym zdobieniu? Według mnie jest to jedno z szybszych zdobień w stylu pop art i na pewno świetnie sprawdzi się w stylizacjach letnich. Jeśli wykonacie swoją wersję tego zdobienia, koniecznie pochwalcie się, oznaczając mnie na Instagramie, który macie podany tam na dole w opisie, tudzież oznaczajcie mnie na fejsie, bądź też wysyłajcie mi snapy. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!